Ekspert Roczniak. Kompleksowa obsługa od A do Z. Tarnów, ulica Błonie 5. Telefon 14 699 1234. Pełna oferta na stronie www.ekspertpauzaroczniak.pl. Pamiętam, trenerze, sporo nerwów, ale jednak udało się w końcu przełamać tą złą pasę z Czarnymi Połaniec i w końcu pierwsza wygrana, jakże cenna. No na pewno nerwowy mecz z racji tego, że mimo że dominowaliśmy w pierwszej połówce, nie mieliśmy takich klarownych sytuacji. W drugiej połowie wydawało się, że to ruszy, ale pokrzyżowała nam troszeczkę ta czerwona kartka, tylko które mówię, na szczęście nie pokrzyżowała nam plany w odniesieniu zwycięstwa, bo jednak zespół dobrze przygotowany fizycznie i nieważne, czy się strzela w pierwszym meczu, czy w 90, szliśmy w 90, uważam za zasłużone zwycięstwo. Kolejny kolorowy mecz dla pana drużyny, kolejna niestety czerwona ta kartka, no chyba jednak niesłuszna, jeżeli chodzi o tą kaliberę. Znaczy nie chcę się powiadać na temat pracy sędziów, bo to no może akurat udzieliło im się świąteczna atmosfera. Także mówię, dla mnie najważniejsze są trzy punkty i to co powiedziałem, kolejny znowu mecz nie stracony, mam Tomek Pięta, myślę, że też niegodny zastąpi Tomka, także liberę, także myślę, że będzie okej. Dziś znowu zmiany przed wyjściowym składzie, przed tym spotkaniem na ławce, czy to Mateusz Wałęski, czy jeszcze kilku innych podstawowych zawodników, chociażby Robert Witek, z czym to jest podyktowane? Znaczy tym, że mamy szeroką kadrę i po prostu jest tak, że za chwilę będziemy grać mecze bardzo, bardzo często, także mówię, no po to my trenujemy w 18-20, żeby później korzystać z każdego zawodnika i mówię, to cieszę się, że chłopaki się nie obrażają i wychodzą i wykonują swoją robotę i tak to powinno być. No. Właśnie sporo zdrowia zostawili dzisiaj na tym boisku i sporo zdrowia kosztowała ta wygrana i te trzy dzisiejsze punkty. No nikt za darmo nic nie daje, także tym bardziej, że byliśmy w 10, ale uważam, że nawet w 10 stwarzaliśmy non-stop sytuację, byliśmy zespołem przeważającym. Mówię, okres przygotowawczy dosyć ciężki, myślę, że to puszcza już i myślę, że to w dobrym kierunku i obojętnie. Czy w 10, czy w 11, mówię, jeżeli są przygotowani, no to tam jeden zawodnik nie jest taka różnica, przykład wielu meczów na świecie, gdzie zespoły w dziesiątkę spokojnie sobie grają i nie ma żadnych komplikacji. Dziś udało się tę bramkę zdobyć ze stałego fragmentu gry, czyli tego, z naszym chyba trenerowi najbardziej zależy, czyli właśnie zdobywanie to z tych stałych fragmentów. Tak, no na pewno dużo, no, mówię, często pracujemy, no bo zespoły, mówię, większość ustawiają się, grają prostymi środkami. I często właśnie mówię, te stałe fragmenty decydują i cieszę się, że zdecydowało o trzech punktach, także mówię, jestem bardzo zadowolony. Mamy dzisiaj Wielką Sobotę, jutro są święta i sobie usiądziemy i z tej okazji chciałbym złożyć życzenia wszystkim kibicom Tarnowskiej Unii. Stały fragment gry i 1-0, udaje się wam wywieźć z Połańca trzy punkty. No powiem szczerze, że nie było łatwo. Ciężki mecz, jeszcze nam sędzia bramkarza usunął z boiska. No to, że udało się strzelić bramkę, no to z tego się jeszcze bardziej cieszę, bo i zrobiłem sobie prezent na święta i się przełamałem, tak można powiedzieć, bo dawno bramki nie strzeliłem w meczu ligowym. No tym bardziej trzeba być zadowolonym z takiej sytuacji. Było ciężko, tym bardziej sędzia, arbiter główny dzisiejszego spotkania, no nie dawał wam jakoś pograć i to w pewnym sensie można powiedzieć, że podcina wam te skrzydła. No może na temat sędziów, z pana sędziego nie będę się wypowiadał, no bo to jest troszkę nie tak to wygląda, jak powinien ten zawód może wyglądać i może nie przeszkadzał aż tak bardzo, ale no nie dał też pograć i to było widać. Kilka kontrowersyjnych sytuacji, między innymi może ta sytuacja, w której Tomek dostał czerwoną kartkę. A poza tym no też strzał na bramkę, ręka w polu karnym przeciwnika, sędzia tego nie widzi, kilka takich niedociągnięć typu out dla przeciwnika, gdzie powinien być dla nas rzut rożny, no tutaj można mieć dużo zastrzeżeń do pana sędziego, no ale nie komentujmy tego tak bardzo, bo jeszcze gorzej może być, także nie ma co. Mimo wszystko poradziliście sobie z tymi całymi złymi sytuacjami w dzisiejszym meczu. Udało się wam wygrać to spotkanie. No byliście z zespołem zdecydowanie lepszym w dzisiejszym meczu.
Wydaje mi się, że my prowadziliśmy grę i dążyliśmy do tego, żeby strzelić bramkę. Sędzia nam nie ułatwił tego, usuwając zawodnika, który Tomka Libere, który dostał czerwoną kartkę. No ale widocznie pokazaliśmy charakter, jesteśmy Unia Tarnów i gramy do końca. Udało się w 90 minucie. I z tego się trzeba cieszyć. No właśnie, nie pierwszy raz okazuje się, że jednak lepiej idzie wam gra w 10 niż w 11, bo to już nie pierwszy taki mecz w ostatnich tych kilku sezonach, gdzie jednak ta gra częściej układa wam się jakby po stracie tego jednego zawodnika. Powiem tak, w drużynę wstępuje nowy duch, trzeba więcej sił zostawić na boisku, trzeba bardziej być zdyscyplinowanym, większe zaangażowanie i może to dlatego lepiej wygląda. Przeciwnik mimo przewagi jednego zawodnika nie potrafił nawet sytuacji sobie stworzyć, więc my robiliśmy swoje, dążyliśmy do strzelenia bramki i graliśmy w 10 i się udało w 90 minucie, także super. Garbarnia dziś straciła kolejne punkty w tym sezonie, zremisowała 1-1 z Juventą Starachowice. Chyba tak troszkę żal jednak tego spotkania sprzed tygodnia. No tak jak wcześniej mówiłem, brakło nam troszkę szczęścia, sytuacje były, nie udało się wygrać. No teraz byśmy mieli połowę punktów mniej straty do Garbarni niż teraz, ale gonimy ich. Stracili punkty, my wygraliśmy, gonimy ich i walczymy o jak najlepsze miejsce na koniec sezonu. Panie trenerze, przegrana w końcówce z wyżej notowaną Unią Tarnów. Przez większość tego meczu jednak udawało wam się utrzymać ten bezwarunkowy remis i przynajmniej jeden punkt w dzisiejszym meczu. No tak, założenie było, żeby chociaż ten jeden punkt z własnego boiska wynieść, jednak się to nie udało. Co niektórzy zawodnicy chyba już myśleli o świętach w końcówce tego meczu. I co było efektem tego, że straciliśmy bramkę, co prawda Unia prowadziła tą grę, ale takiej bramki w życiu bym sobie nie pomyślał, że może wpaść w ostatniej minucie jeszcze między nogami, gdzie zawodnik właśnie stoi na słupku i ma możliwość wybicia tej piłki z linii bramkowej, gdzie jeżeli by ta sytuacja nie padła, myślę, że wynik 0-0, chociaż rzeczywiście drużyna z Tarnowa jest bardziej ograna, zgrana, była odrobinkę lepsza, chociaż my tacy źli nie byliśmy, na ich tle po prostu. Nie mieliście może wiele tych sytuacji do zdobycia bramki, ale jednak kilka było, zabrakło tej skuteczności i dokładności. Brakowało już po pierwszej połowie, mówiłem zawodnikom w szatni, że trzeba szukać dokładniejszego podania, żeby po prostu i szybszego, żeby można było wyjść na sytuację strzelecką. Takowe sytuacje zaczynały się, a źle się kończyły, złym podaniem po prostu zawodników z naszej drużyny. Tak to wyglądało pod koniec meczu, jakby pana zawodnicy stracili troszeczkę jednak sił, jakby jednak ci zawodnicy, przynajmniej Unii Tarnów w dzisiejszym meczu, przeważali ich fizycznie już pod koniec. Rzeczywiście tak to wyglądało, z tym, że ja muszę powiedzieć, że my mamy bardzo młody zespół, jeszcze na tyle nieograny, żeby można było równorzędną walkę do samego końca prowadzić. Chociaż jest to młody, perspektywiczny zespół, który jest budowany od podstaw. Myślę, że nie było tak ogólnie źle, tylko ta bramka w tej 90 minucie podcina skrzydła strasznie. Cały czas bronicie się przed tym spadkiem, jesteście na razie w tej strefie spadkowej. Kolejne ciężkie mecze przed wami. Tak, ale powiedzieliśmy sobie od samego początku, że walczymy do końca, bo wiemy dobrze, różne rzeczy mogą wyniknąć w ostatecznym rozrachunku, mogą się liczyć brameczki, punkciki, dosłownie o jakieś grosze może być to, że się utrzymamy, ewentualnie spadniemy, wiemy to po ostatnich latach, po ostatnich sezonach, że tak jak mówię, decydowały punkciki, nie wiadomo ile do końca zespołów może spaść, także walczymy do końca, nie składamy broni, do ostatniego meczu.